2 dni się zastanawiałem, czy nakręcić ten filmik, czy nie. No i w końcu zdecydowałem, że nakręcę, żebyście w końcu dali mi spokój. Bo te wasze komentarze to mnie naprawdę zaczynają wnerwiać, tak samo jak i ona. O co tu tak naprawdę chodzi? O co jest ta wojna? Dlaczego tak się na niej mszczę? Dlaczego tak jej dokuczam? Dlaczego tak brzydko o niej mówię? I czemu ją po sądach ciągam? Zaraz wam wyjaśnię. Raz, 2 lata temu, pożyczyła ode mnie mnóstwo pieniędzy. Na początek wyłudzała. Potem wypłakiwała i brała na litość. A na końcu w końcu wyłudziła. Brała się za wszystko, co tylko mogła. Na najróżniejsze sposoby mnie kantowała, no i powiedziałem, że jej tego nie odpuszczę. Wygrałem sprawę, oddała 4700 zł plus koszty komornicze, a mnie to już nie obchodzi. Koszty komornicze wyszły około 500 zł, ja odzyskałem z tego 4700 zł i miałem spokój. Potem po jakimś czasie, chyba po roku, czy po pół roku, już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale zaraz sobie przypomnę. Jakoś w wakacje kasę odzyskałem, gdzieś w maju czy w czerwcu. No jakoś po pół roku, około pół roku powiedzmy. Napisała znowu. Napisała, że jest jej przykro, że mnie przeprasza, że nie zasługuje na takie, nie wiem, czy traktowanie z jej strony, czy ona tam mówiła, że zasługuje na kogoś innego, żebym poszukał sobie innej dziewczyny, że zasługuje na szczęście, na miłość, że ona nie jest dziewczyną dla mnie, ale i tak ma dla mnie jakieś tam ma zainteresowanie, bo myśli o mnie, czy nie może przestać o mnie myśleć, czy mnie polubiła, czy nawet mówiła, że jak się rozstaliśmy, to chodziła jak struta, albo jeszcze inne rzeczy tam wymyślała. No i po co to wszystko? Właśnie po to, żeby po raz kolejny mnie wziąć na litość, oszukać mnie, znowu pieniądze ode mnie wyciągać, wyłudzać. Pamiętajcie, ja nie jestem taki, żeby łatwowiernie wszystkim pieniądze rozdawać. Ja nie jestem Caritasem ani PiS-em, że daję wszystko na Kościół i na Ojca Rydzyka. Ja, jak pomagam finansowo, to z dobroci serca, można powiedzieć, że z litości, bo mam wielkie współczucie, zwłaszcza dla małych dzieci, kiedy rodzice mają ciężko, albo kiedy jest samotna matka i nie ma pieniędzy przy duszy. I po prostu tak mnie brała na litość, tak mną zakołowała, owinęła sobie wokół palca i owijała dalej, że a to na glukometr jej wyszli, bo ona nie ma pieniędzy na to, żeby sobie kupić glukometr, wypożyczyć, nie ma na kaucję. A ja, wiecie, nie korzystałem z takich rzeczy. Nie miałem pojęcia, że w ogóle trzeba jakąś kaucję za glukometr zapłacić, czy kupić glukometr. Trochę mi rozum podpowiadał, że jak jest się w szpitalu, to takie rzeczy jak glukometr do sprawdzenia poziomu cukru we krwi, zwłaszcza dla kobiety w ciąży, to lekarz to powinien sam od siebie przynieść i czy pożyczyć, czy wypożyczyć, czy po prostu wziąć go na jednorazowe badanie, na test, ale żeby takie kity, takie ciemnoty wciskać, a ja byłem na tyle głupi i naiwny, że po prostu w to wszystko wierzyłem. No a jak ona do mnie mówi, ja jej się pytam, czy ona coś jadła, mówię, że ja jestem po obiedzie, jest tak najedzony, a ona do mnie mówi, że ja nawet śniadania nie jadłam, bo ja nie wiem, czy mogę w ogóle coś jeść. Nie znam poziomu cukru we krwi
i wiem, że jestem bardzo osłabiona, ale nie wiem, ile mam cukru. Ja nie, no. I potem miejcie takie przeświadczenie, że z powodu takiego, że ty jej nie pomożesz, to ona może umrzeć. No bo w końcu przecież jak ma się niski cukier, to można umrzeć. Jak ma się za wysoki, także. Więc cukier musi być w normie. Tym bardziej, że ona była w ciąży, to i ciąża była zagrożona. Mogła stracić dziecko. No i co? I głupi byłem i mówię do niej, co ja mam w tej chwili zrobić? Mam ci pomóc znowu? Mam ci znowu pieniądze pożyczać, wysyłać i żebyś mnie znowu tak wyrolowała? Ona mówi, nie, tym razem to ci oddam, naprawdę oddam ci, przysięgam, że ci oddam. Za 2 tygodnie dostanę alimenty, czy z 500 plus, już nie pamiętam. I mówiła, że oddam na pewno. No i co? I nie oddała. Potem dobierała pieniędzy znowu, a to jak nie na glukometr, to na pieluchy, pampersy, chusteczki, środki higieniczne, a to, że nie ma co jeść, to na jedzenie. Potem wymyśliła przedszkole czy żłobek. I summa summarum znowu uzbierała się duża kwota. Jak wtedy w ciągu pół roku wydoiła mnie na ponad 4,5 tysiąca, to tak w ciągu pół roku, nawet nie pół roku, od września, no to nie, no tak, nie pamiętam, kiedy ona już w tym szpitalu wylądowała. Chyba w lipcu jakoś. No to liczyć lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. No tak, 7 miesięcy. To w ciągu 7 miesięcy wydoiła na 1045 zł łącznie z kosztami, z opłatami za przelewy ekspresowe, bo ona chciała mieć pieniądze od razu. Musi mieć w minutę. Nie mogę sobie tego wszystkiego darować, że po raz kolejny dałem się oszukać, omamić i powiedziałem sobie, że choćby nie wiem, co się działo, po raz kolejny odzyskam te pieniądze, odzyskam je, choćbym nie wiem, co się działo, kto mnie prześladował, kto mnie do tego, od tego mnie odwodził, żebym dał jej spokój, żebym olał sprawę, żebym puścił płazem w niepamięć. Nie, nie pozwolę się oszukiwać wiecznie. Nie myślcie sobie, że ja każdej samotnej matce pożyczałem pieniądze i daję się robić w konia, bo to nieprawda. Pomogłem jej raz, pomogłem jej drugi i na tym koniec. Od dnia, kiedy powiedziałem, że wniosę pozew do sądu, to było jakoś w kwietniu, 1 kwietnia, to od tej pory nie mam z nią żadnego kontaktu, ani na WhatsAppie, bo ją zablokowałem. Ona mnie zablokowała na Facebooku. Numery telefonów mamy pozmieniane. Adres też zmieniła, żeby nie móc jej odnaleźć. No, ucieka przede mną, ukrywa się przede mną, ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, ucieka przed sądami, prokuraturami, przed komornikami, no przed wszystkimi uciekał, bo ona myśli, że ona, jak ma dziecko czy dwoje dzieci w tej chwili, to jest nietykalna. Ale i pamiętajcie, i samotne matki dostają wyroki. Ona już raz dostała, spłaciła i wyrok został, można powiedzieć, zdjęty. Ale dopuściła się po raz kolejny oszustwa, wyłudzania i po raz kolejny dostanie wyrok. I za to się też mszczą wszystkie wykopki karaczane. Za to, że nie mogę jej odpuścić i tego darować. Mszczą się, nazywają ją królową swoją. Jak nie przeprosisz królowej Emilii, to będziemy cię nękać przez cały czas. Możecie nie wiem co wyprawiać, a i tak nigdy jej raz, że nie przeproszę, a dwa, że jej nie podaruję. Nie ma takiej możliwości i takiej siły, która by mnie odepchnęła od odzyskania tego długu i zakończenia tej wojny raz na zawsze. Żałuję, że jej pomogłem, bo to było właśnie, ona miała taki cel. Ona, jak chce coś osiągnąć, to podchodzi do tego psychologicznie. Bierze człowieka na litość, wcześniej rozmawia z tobą jak normalnie z kolegą.
jak ja dążyłem z nią, dążyłem, żeby być w związku z nią, to zawsze mówiła, że nie, nie rozmawiajmy o związku, bo to drażniący temat, lepiej powiedz mi, co u ciebie, czy jak się masz i tak dalej. O wszystkim chciała wiedzieć i o wszystkim chciała rozmawiać, nawet o pierdołach, że ona pranie musi rozwieszać, że ciepło, że zimno, że wieje, że deszcz pada, że się poślizgnęła na klockach i tak dalej, ale nie o związku. Temat związku to był kompletnie zakazany. No to ja się pytam, to po co ja mam ci pomagać? Czemu mam ci pomagać? Jak nie chcesz być moją dziewczyną, nie chcesz być moją partnerką, ani w przyszłości żoną, ani matką moich dzieci, to po co ja mam ci pomagać? Jaki jest sens w ogóle rozmowy z tobą, pomocy dla ciebie i tej znajomości z tobą? I tego karaczany przeżyć nie mogą. Nie mogą. O, i tak samo wykopki. Robią, co tylko im się żywnie podoba. Robią takie filmiki, nawet jeden ten Cristiano Ronaldo zrobił taką podłą, obrzydliwą rzecz, że jak ja mówię o Wachowicz, to wzięli za cel tą prezenterkę, tą kobietę Ewę Wachowicz. A to nie jest o niej mowa. To jest mowa o Emilii Wachowicz. O mędzie Ściechocinka, która po raz drugi oszukała mnie na pieniądze. Nie o prezenterce Ewie Wachowicz. I za to te wykopki karaczane bekną. No bekną, przysięgam, że bekną za to. Nie ma możliwości, żeby sąd czy prokuratura im to odpuściła. To są pomówienia, to są zniesławienia. Nie może czegoś takiego być, żeby mnie pomawiali o rzeczy, których nie zrobiłem. Nie było tam mowy o żadnej Ewie Wachowicz. I nie odpuszczę karaczanom i wykopom. Nie odpuszczę, choćby się gromy waliły z nieba, nie odpuszczę im. Rozumiecie to? Nie daruję im tego. Oto jest właśnie ta wojna. Oto, kurde. O nic więcej. I powiedziałem, że stracę zdrowia na końcu i życie, ale dopnę swego, dojdę sprawiedliwości, karaczane i wykopy postawię przed sądem. Wyśledzą ich wszystkich i po kolei będę stawiał przed wymiar sprawiedliwości. I tyle. I to wszystko. Oto właśnie jest cała wojna z mędą z Ciechocinka. O nic więcej. I żebyście wiedzieli, ja nie daję się oszukać nikomu. Z nikim nie piszę, nie czatuję, nie spotykam się. Kompletnie się od tego wszystkiego odciąłem. Kompletnie. I przez to, że się z nikim nie spotykam, nie piszę, nie mam portalu na żadnym... Nie mam konta na żadnym portalu randkowym, to mam święty spokój. Nie dałem się nikomu oszukać, ani na pieniądze, ani na dojazdy, ani na nic. Mam święty spokój, więc moja rada, jeśli nie chcesz zostać oszukanym, w ogóle nie korzystaj z takich portali i z nikim nie pisz. Zdaj sobie święty spokój z tym wszystkim. Będziesz zdrowszy, szczęśliwszy i spokojniej spał. I tyle. I powiedziałem, dojdę do końca tej wojny. Już sprawa została przeniesiona z Żyrardowa do Aleksandrowa. Ta menda się reklamuje w internecie, na portalach randkowych, na Facebooku, na wszystkim, na OLX-ie, że ona mieszka w województwie mazowieckim, że w powiecie albo grodziskim, albo w gminie Żabia Wola, a na pewno w miejscowości Siestrzyń. To jest udokumentowane już na papierze. Ale ona mieszka tam nielegalnie, będąc niezameldowana, będąc nielegalną, można powiedzieć, nielegalnym takim tubylcem, to ona bierze te świadczenia 500+, nie będąc zarejestrowana w danej gminie. Jedyne, co można powiedzieć, to tylko rejestr PESEL. A rejestr PESEL wskazuje, że ona mieszka w Ciechocinku, choć tam nie mieszka od ponad roku albo i lepiej. Powiedzmy od 2 lat. I jest niesamowity problem. Skoro nie mogę dostarczyć jej adresu do sądu, bo go nie znam, a te adresy ciechocińskie są nieaktualne,
to sądy olewają to wszystko, bo myślą, że ja im świeżo na tacy wszystko wyłożę. A nie mogę, bo nie znam. No przecież nie jestem detektywem, nie wyśledzę jej, nie wiem, gdzie ona mieszka. Ale jak reklamuje się w Siestrzeniu, no to podbiłem do Żyrardowa, bo Siestrzeń podlega pod sąd rejonowy w Żyrardowie. Potem były niesamowite problemy, bo oni nie mogą ustalić adresu. W końcu kazali mi, żebym sam ustalił. Ustaliłem na podstawie rejestru PESEL, że ona ma adres w Ciechocinku. No to sąd rejonowy w Żyrardowie przeniósł sprawę do Aleksandrowa Kujawskiego, bo Ciechocinek tam podlega. I teraz po nie wiem jakim czasie, no naprawdę, już wiem, w styczniu, 15 stycznia wysłałem pozew do Płocka. Okazuje się, że zrobiłem to źle, dlatego że tam, gdzie doszło do przestępstwa, tam powinno się wysyłać pozew. Albo jeszcze inaczej. Tam, gdzie mieszka, przebywa aktualnie pozwana, czyli ta, która dokonała przestępstwa, to tam trzeba złożyć pozew. Jak ja jestem powodem i mieszkam w Płocku, to było moim obowiązkiem złożyć do Aleksandrowa Kujawskiego lub do Żyrardowa. No to potem z Płocka złożyłem kolejny pozew do Żyrardowa. Po kilku miesiącach, bo to zawsze trzeba czekać miesiąc czy ile na uprawomocnienie się wyroku, że sprawa została albo umorzona, albo przeniesiona do innego sądu. Na wszystko mają terminy. Wszystko ustawowo co najmniej 30 dni. I tak strasznie to długo trwało, że z Płocka do Żyrardowa. Potem Żyrardów kazał mi ustalić jej adres. No to co musiałem zrobić? Czekać znowu. Czekałem, aż sąd ustali. Ale sąd tego nie robi. Sąd nigdy sam od siebie nic nie robi. Nie ustala adresów, nie oddaje sprawy do komornika. Wszystko trzeba robić samemu. Sąd jest tylko od wymierzania wyroku. Od niczego więcej. No to co? Musiałem po kilku znowu miesiącach wziąć sprawy w swoje ręce. Napisałem list do wójta gminy Żabia Wola, bo tam Siestrzeń podlega. Najpierw jeszcze dzwoniłem do Siestrzenia, no to kazali mi dzwonić do większej jednostki do Żabiej Woli. Zadzwoniłem, potem napisałem list. Wójt powiedział, że udzieli mi informacji, jak na jakim wyślę wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, ale musi być podstawa prawna, żeby mi oni ten PESEL, nie PESEL, tylko adres udostępnili. Trzeba podać sygnaturę akt sprawy. Sprawa nie została nawet nadana, dlatego że ja nie dałem adresu. No i masz. I potem znowu się muszę głowić. Potem znowu mijają kolejne miesiące. No i co? W końcu sprawa jedna została umorzona, bo w ciągu 2 tygodni nie dostali adresu. Musiałem nadesłać kolejny pozew z odpowiedzią wójta gminy Żabia Wola. Sąd w końcu nadał sygnaturę. Sygnatura została dopisana do wniosku o udostępnienie adresu z rejestru PESEL. Okazało się, że ona w ogóle tam nie jest zarejestrowana, nie ma w rejestrze mieszkańców gminy Żabia Wola nazwiska takiego. No to jedynie po rejestrze PESEL. Okazało się, że w rejestrze PESEL ona figuruje jako mieszkanka Ciechocinka. No i tyle. No i sąd rejonowy w Żyrardowie po kilku miesiącach znowu oddał sprawę do Aleksandrowa. Dzwonię do Aleksandrowa się dowiedzieć, jaka jest sygnatura sprawy. Okazało się, że oni jeszcze nie dostali akt sprawy z Żyrardowa. Ile to potrwa czasu? No na pewno miesiąc. No i kolejny miesiąc mija i kolejny. I tak od stycznia aż do grudnia
prawie rok czasu i w końcu dostali do Aleksandrowa te papiery. Te papiery już zostały złożone w biurze podawczym i już jest nadana aktualna, ostateczna sygnatura akt sprawy w Aleksandrowie Kujawskim, więc czekać tylko, aż sędzia zarządzi rozprawę i odbędzie się to tak samo jak w lipcu. Wyrok zaoczny, bo ona wtedy nie przyjechała. Na tą rozprawę oczywiście też nie przyjedzie, bo hrabina, bo księżniczka, bo królowa. Z kim dzieci zostawi? Zresztą ona olewała wszystkich, olała mnie, olała sąd, olała prokuraturę, olała komornika. Wszystkich olała, bo ona myśli, że jest pępkiem świata. Ale komornik na moją prośbę, na moje zlecenie zaczął ją tak ostro cisnąć, licytował jej graty jeden za drugim, wszystko upubliczniałem w internecie, żeby jej jak najbardziej dopiec. I tak się stało, że po pół roku oddała wszystkie pieniądze, dokładnie 5200 zł z groszami, z czego 4700 było dla mnie, reszta była dla komornika. Jeszcze komornik mi wrócił 100 zł koszty tych licytacji, to było 4800 zł. I teraz będzie dokładnie tak samo. Czekać na rozprawę w Aleksandrowie Kujawskim. Sędzia wyda wyrok nakazowy, zaoczny. Będę musiał wystąpić o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności, za co się też płaci. Potem będę musiał znowu zapłacić temu samemu komornikowi, którego wynająłem 2 lata temu. I w taki sposób po raz kolejny na 1000% odzyskam swój dług. I to będzie ostateczne zakończenie wojny i moje ostateczne zwycięstwo, które przypieczętuję rytuałem oczyszczenia. Oczyszczę swój honor splamiony, bo już powiedziałem od tamtego czasu, że nie dam się oszukać i minął prawie rok i się nie daje oszukać nikomu. Mam święty spokój, ale jak nie daje się oszukać samotnym matkom, to z kolei nękają mnie karaczany i wykopki. Odgrzebują moje stare filmy sprzed kilku lat. Odgrzebują moje wypowiedzi. Przerabiają te wypowiedzi. Montują, wyciągają z kontekstu. 10-sekundowe filmiki przerabiają tak, żeby wychodzić, że ja jestem pedofilem, złodziejem, oszustem, piratem. Nie wiadomo jeszcze, jakie rzeczy wymyślają. Potem to przechodzi też na moją rodzinę, na moich rodziców. Mówię wam, wykopki i karaczany poniosą karę. To jest tylko kwestia czasu. W piątek złożyłem pozew do sądu na wykop.pl, na całą stronę, na cały portal, łącznie z administratorem za to, że nie sprawuję żadnej pieczy, żadnej kontroli. Wszystko tam się odbywa samowolnie. Tam jest wolna amerykanka, samowolka. Nikt za nic nie odpowiada. Na wykopie siedzą dzieci, które tak samo siedzą na YouTubie i na karaczanie. Nie ma znaczenia, czy to są dzieci w wieku 13 lat, czy nawet 10, jak to są osoby nieletnie, czyli w języku prawnym małoletnie, to będą odpowiadać rodzice. A jeżeli to są osoby dorosłe, to będą odpowiadać same za siebie. Ale niech nie myślą, że karaczan jest całkowicie anonimowy i nigdy ich nikt nie wytropi. Tak samo wykop. Wykop jest domeną, która podlega pod sąd. Ma swój kapitał zakładowy 600 tysięcy złotych. Wykop zarabia na tych postach, zarabia na szkalowaniu mojego imienia, na obrażaniu innych ludzi. Wszystko, co tam się dzieje, to wykop.pl na tym zarabia i wykop.pl poniesie karę, tak samo jak pyszne.pl i ta Mędrość Ciechocinka. Mówię wam, to jest tylko kwestia czasu. Także bądźcie cierpliwi, bądźcie spokojni. Wszystko jest na dobrej drodze. W przyszłym roku na pewno wam przekażę wyrok nakazowy na tę Mędrość Ciechocinka, oszustkę parszywą, przebrzydłą. I jestem pewny, że ten użytkownik Cristiano Ronaldo, który robi te wszystkie filmiki,
to jest nikt inny jak Giga Zjeb z Wykopu. Jestem na 1000000% przekonany o tym. I on poniesie karę, bo on jest jednym z wielu hejterów i pozostali także. Więc to nie myślcie sobie, że ja odpuszczę to. Ja jestem mścicielem, jestem wojownikiem i jestem mścicielem. Nie odpuszczę nikomu, ale to absolutnie nikomu, kto szkaluje moje dobre imię, pomawia mnie, znieważa mnie, poniża mnie, oszukuje, kłamie i wrabia w różne rzeczy. Nie odpuszczę, kurde, nie odpuszczę, choćby nie wiem, co się działo i kto mnie o to prosił, kto mnie zmuszał do tego, kto mnie szantażował i zastraszał. Nie odpuszczę, dojdę do samego końca i tyle. Macie swój filmik o Emilce z Ciechocinka, cała prawda o niej, o Wykopkach, o Karaczanach. Teraz już wiecie, o co jest ta wojna, wiecie, dlaczego tak się mszczę, dlaczego tak idę do przodu, dlaczego tak nie ustępuję, dlaczego tak się długo nie poddaję, bo ja się nigdy nie poddam. Wykopki, Karaczany poniosą karę za wszystkie krzywdy, jakie mi wyrządzili, za te interwencje policji niesłuszne, które tu były, za te wszystkie pozwy, które muszę składać. Wszyscy za to odpowiedzą. Bądźcie pewni i bądźcie spokojni. To jest już, można powiedzieć, ostatnia prosta na mojej krucjacie wojennej. Dojdę sprawiedliwości. Zobaczycie, że dojdę. Mój kanał nie wziął się znikąd i moje nazewnictwo tak samo. Jestem, byłem i będę wszechstronnym mistrzem, który sam sobie poradził ze wszystkim i ze wszystkimi. Nie potrzebuję pomocy prawników, adwokatów. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Sam sobie ze wszystkim poradzę. Pokonam każdego, kto stanie mi na drodze. I nie potrzebuję też żadnej litości. Nie potrzebuję współczucia. Ja jedyne, czego potrzebuję, to w tej chwili świętego spokoju. Ale ja go nie dostanę, bo Karaczany i Wykopy zaczynają działać. Jak Arkadio miał kilka kanałów na YouTube i wszystkie z mojej ręki zostały usunięte, tak teraz pojawiają się następne. Cristiano Ronaldo wstawia filmiki, które miał takie same jak Arkadio. To teraz wiem, że Cristiano Ronaldo to jest nikt inny jak Arkadio. Jak usunięto mu powiedzmy 6 czy 8 kanałów, tak i następne wstawia. I to wszystko też jest udokumentowane. Jest na płytach, DVD, są filmiki, te stare, te fotomontażowe, te zdjęcia, te przeróbki, te parodie. To wszystko jest już w prokuraturze. Dojdą, ustalą, kto to robi. Na pewno, to jest, mówię wam, kwestia czasu, aż ich wyśledzą, jak pozwy i zawiadomienia będą się sypać. Do domu będą przyłazić, będą zamykać komputery, tablety, telefony rekwirować. Poczekajcie, kara was nie ominie, a skoro mówicie o karmie, to karma was dosięgnie. Ja już za swoje odpokutowałem, pokutuję nadal, ale też powiedziałem, że nie dam sobie na łeb srać. Nikomu. Jeszcze się taki nie narodził, co by mi tutaj tak uprzykrzył życie, żeby chcieli, żebym tak usunął kanał albo popełnił samobójstwo. Do tego właśnie dążą. Chcą, żebym się usunął całkowicie z internetu albo usunął się z życia, ale nie doczekają się tego, bo nigdy to się nie stanie. I tyle. Koniec rozmowy, koniec mojego monologu, koniec na razie live'ów, bo te live'y to widzicie, dają taki efekt, że wycinają fragmenty, przekłamują, montują, obrażają mnie, Krillana, wszystkich moich fanów, wszystkich moich znajomych, kolegów, przyjaciół i ja sobie też na to nie pozwolę. Wiem, że ten filmik także będzie montowany, ale ja będę za każdym razem zgłaszał portalowi YouTube, czy to za zniesławienie, czy za znieważenie, czy za naruszenie praw autorskich, będę zgłaszał. Zgłaszałem setki razy, będę zgłaszał i 1000 razy, bo ja się nigdy nie poddam. Nie jestem zwykłym człowiekiem, który by zakopał łeb w piach i powiedział sobie,
poddaję się, niech mnie gnoją, niech mnie niszczą, albo najlepiej usunę wszystkie filmy, usunę cały kanał i już nigdy więcej się nie pokaże. Ja jestem typem wojownika, jestem wojownikiem, boskim smokiem. Będę walczył ze wszystkimi, jak będzie trzeba, to i z tysiącem, z całą hordą karaczanów i wykopów. I się nigdy nie poddam. Przenigdy. Absolutnie nigdy. I tyle. To wszystko.